Cześć, wszystkim dzisiaj na temat reformy ekstraklasy, która ma być powiększona do 18 zespołów, a także na temat tego, że młodzi polscy piłkarze uciekają praktycznie z tej ekstraklasy. Wystarczy, że kilka dobrych meczów rozegrają, praktycznie uciekają z ekstraklasy. No właśnie, czy to poprawi jakość polskiej piłki, a w konsekwencji poziom gry reprezentacji Polski? No właśnie, jestem też ciekaw waszej opinii, żebyście napisali w komentarzu, co na ten temat sądzicie. Ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem i kliknij, że w dzwona dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, Klimala, Buksa, Niezgoda, to są nazwiska, e, kilka tak naprawdę nazwisk w ostatnim praktycznie czasie. piłkarzy, którzy opuścili Polską Ligę, wyjeżdżają praktycznie za granicę. Jeden wielki eksodus, tak, opuszczanie praktycznie piłkarzy, e, którzy wystarczy, że po prostu kilka nawet meczów zagrają dobrze e, i już praktycznie tutaj są zakontraktowani przez kluby zagraniczne. To jest ogromny głód tak, klubów zagranicznych na piłkarzy, tak na tutaj potencjał, jeśli chodzi o właśnie młodych piłkarzy, bo tych praktycznie piłkarzy brakuje, a wiadomo, że za granicą można zarobić więcej pieniędzy. No ale to wszystko wpływa praktycznie na poziom polskiej piłki, na poziom ekstraklasy, która z roku na rok coraz niżej jest w tych rankingach, w tym zestawieniu. To też może wpływać później na poziom reprezentacji, chociaż sporo tych piłkarzy w reprezentacji gra w klubach zagranicznych granicznych, tak? No ale yy, kiedyś było tak, że praktycznie tak yy, reprezentacje tworzyli zawodnicy grający w polskiej lidze. Dzisiaj się czasy zmieniły. No, i teraz jeszcze reforma ekstraklasy. Tak, tutaj ta ekstraklasa ma być powiększona do 18 zespołów. Moim zdaniem, no zobaczymy tak naprawdę, czy to się sprawdzi, czy też nie. Ja wiem, że tak jak było dotychczas, praktycznie to niektóre kluby miały problem, żeby uzyskać te, spełnić te wymagania, tak, warunki licencyjne pzpn u żeby otrzymać licencję na gry i kwestie finansowe, żeby zapłacić wszystkie pieniądze piłkarzom i kwestie tutaj standardów, tak, odpowiednia stadion, tutaj. Zaplecze tak, techniczne, logistyczne i tak dalej. Natomiast tutaj powiększenie tak naprawdę tych drużyn może spowodować jeszcze większe kłopoty, także będzie ciężko znaleźć tak naprawdę drużynę, która będzie spełniać te standardy. Niektóre drużyny będą z przypadku po prostu dostaną się, tak? Bo zobaczmy sobie tę sytuację, kiedy wycofa się sponsor strategiczny, drużyna na przykład nie będzie mieć finansowania i zostanie zdegradowana ligę niżej. Także taki jest tutaj pomysł. Ciężko jest mi tak naprawdę powiedzieć, czy to będzie lepszy pomysł, czy też gorszy. Wiadomo, że powiększenie tak naprawdę ekstraklasy no jest gorsze dla tych klubów jakby u góry tabeli, bo mniej pieniędzy tutaj do podziału, tak? Mniej pieniędzy do podziału jest, gdyby tych po prostu im, 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 tych klubów im mniej, tym praktycznie lepiej, bo tych pieniędzy jest więcej teoretycznie, no ale też kluby nie powinny liczyć tylko na pieniądze z ekstraklasy, tylko powinny liczyć też na to, żeby powinny być dobrze zarządzane, tak? A wiem, o tym, że wiele polskich klubów to nadal e, tak naprawdę kluby, które należą do e, władz miasta, tak, władz lokalnych. E, często po prostu pracują tam ludzie niekompetentni, chociaż nie zawsze, często pracują tam po prostu ludzie niekompetentni z przypadku, e, zamiast rzeczywiście menadżerowie, obrotni tak, którzy są, potrafią zarabiać pieniądze, e, budować strategię, filozofię gry, więc tak to właśnie wygląda. Natomiast zwiększenie no tutaj ekstra klasy, tak, no e, Zbigniew Boniek e, po tym, jak po prostu został wybrany na prezesa PZP-u, przeprowadził pierwszą reformę Ekstraklasy, teraz praktycznie znowu przeprowadzana jest druga reforma już pod koniec kadencji Zbigniewa Bońka, ale czy ona będzie z dobrym skutkiem dla polskiej piłki to jest ciężko powiedzieć. Też ciężko jest powiedzieć, czy my jesteśmy w stanie tak naprawdę uzdrowić polską piłkę, chyba że naprawdę byłyby potężne pieniądze tak w polskiej Ekstraklasie, bo no, jakie argumenty są? Tak, jeżeli jakiś, jakikolwiek praktycznie piłkarz 18, 19, 20 Letni, zagra kilka meczów dobrze i zaraz przychodzi praktycznie klub zagraniczny, taki jak Serie A. Proponuje za niego 3-4 miliony euro no to praktycznie tak, klub jest zadowolony z polskiej, tak, ekstra bo zarobi na nim potężne pieniądze z drugiej strony tutaj piłkarz jest zadowolony, bo jego zarobki zdecydowanie wzrosną, tak nawet jak pojedzie tam grzać ławkę, no i tak, tak będzie po prostu zarabiał bardzo dobre pieniądze teraz widzimy, że już w ogóle jest jakikolwiek czy w ogóle jest inny kierunek tak, piłkarze wyjeżdżają do MLS-u tak, do Stanów Zjednoczonych, to co wcześniej praktycznie wydawało się nie do pomyślenia, z reguły do MLS-u wyjeżdżali piłkarze na emeryturę piłkarską tak teraz praktycznie piłkarze wyjeżdżają właśnie do MLS-u w młodym wieku i tam grać. No, tutaj potem pojawiają się kontrowersje, tak? Czy taki piłkarz potem może występować w reprezentacji Polski, jet lag i tak dalej, to już jest jakby inna sprawa. Natomiast, rzeczywiście, no ci piłkarze jadą, tak, do e, grać do MLS-u. Moim zdaniem jest to błąd, tak? Moim zdaniem jest to błąd. Ja bym po prostu na ich miejscu nie grał, e, nie występował w MLS-ie. Oczywiście, w, e, gdzieś po 30, tak, jako piłkarska kariera, tak. Chociaż trzeba pamiętać, że nie każdy piłkarz zrobi taką. Spektakularną karierę, tak? Na przykład, nie wiem, Zlatan Ibrahimowicz, że może sobie pozwolić, nie, tak? Natomiast moim zdaniem lepiej tutaj grać w. Europie, w po prostu niższych ligach, tak, występować systematycznie, regularnie, czy na przykład, chociażby w lidze rosyjskiej, niż wybierać po prostu kierunek tej Stanów Zjednoczonych. Na pewno kultura, tak, poznanie nowych obyczajów, nowe zupełnie możliwości, tak, jeśli chodzi o życie, to jest fajna sprawa, wycieczka, tak, dla partnerek tutaj tych piłkarzy. Natomiast piłkarsko, oni mogą być w obrębie jakby MLS-u, mogą tam związać na, na dłużej występować, jednak ja bym po prostu wybrał tutaj Europę, tak? Wybrałbym Europę, jest tyle tyle, tyle lig, praktycznie tyle klubów, e, nawet już nie mówię z czołówki, tak? No bo to pamiętajmy, że to są różni piłkarze, tak? Nie każdy piłkarz będzie taki jak Robert Lewandowski, niektórzy piłkarze po prostu mają ograniczenia jeśli chodzi o swoje możliwości, umiejętności, już pewnego po prostu poziomu nie przeskoczą. Natomiast MLS dla mnie to po prostu nie jest to wybór, tak? E, mimo wszystko ja bym powiedział, że jestem młody, ale z tej starej szkoły, że MLS to nie jest dobry wybór, no ale taka jest tutaj decyzja, tak? Taka jest decyzja. No, też tutaj właśnie zawodnicy patrzą na zarobki, tak? Na to, że klub chce z nimi się związać na kilka lat, na to, że po prostu klub zapłaci potężne pieniądze za tych za zawodników, tak? Na przykład tutaj nie zgoda także tak ta sytuacja wygląda i teraz ta reforma ekstraklasy czy ta reforma po prostu pomoże tak no tutaj tak powiedziałem to jest ciężko powiedzieć tak musiałoby być zdecydowanie więcej pieniędzy w polskiej ekstraklasie żeby tutaj rzeczywiście można było zatrzymać tych piłkarzy no bo jednak ten aspekt finansowy no tego nie przeskoczymy ściągamy tak naprawdę piłkarzy no niektórzy mówią środek tak? no to jest brzydkie określenie ale piłkarze na przykład którzy mają w CV tak czy w, po prostu w swoim doświadczeniu wielkie kluby kluby przyjeżdżają tutaj jako piłkarze emeryci, ale oni nic nie wniosą po prostu, jeśli chodzi o tą grę, tak? Moim zdaniem polska piłka powinna zupełnie innym kierunkiem iść, powinny być zdecydowanie większe pieniądze w klubach, to jest jakby jedna sprawa, no bo tego się nie przeskoczy, tak? No bo piłkarz zawsze wybierze po prostu kraj, gdzie jest, lepsze są zarobki, warunki finansowe. Druga sprawa, powinniśmy bazować na polskich młodych piłkarzach, a jeżeli nie, to na przykład na piłkarzach z Bałkanów, tak? Z Serbii, z właśnie z tutaj Innych krajów, tak, i rzeczywiście tych piłkarzy pozyskiwać, żeby warunki finansowe były tak naprawdę dla nich jakby atrakcyjne, a z kolei, żeby oni traktowali tutaj Polskę jako przystanek do dalszej kariery, tak, żeby tutaj się prezentowali w jak najlepszej formie, w jak najlepszej formie dyspozycji. Natomiast, no, myślę, że to jeszcze wiele, wiele lat praktycznie to się dużo nie zmieni, tak, no bo tutaj jednak te kluby musiałyby być w prywatnych rękach, no a też milionerzy czy miliarderzy nie kwapią się od tego, żeby prowadzić klub. Piłkarski, no mnóstwo praktycznie było takich przypadków ludzi bardzo majątnych, którzy kupowali kluby piłkarskie, no i wyszli na tym jak Zabłocki na mydle, tak, to nie jest takie proste, nie jest to takie policzalne, tak jak jakikolwiek inny biznes, tak, jakąś fabrykę, gdzie się stworzy, można policzyć ile, nie wiem, cegieł się wyprodukuje, czy po prostu tutaj jakiegoś produktu, ile zostanie sprzedanych, tutaj piłka nożna jest nieprzewidywalna. Natomiast rzeczywiście, no z polską piłką może być coraz gorzej. Jedynie jedynie co tutaj to reprezentacja Polski może w dużym stopniu być oparta o piłkarzy grających za granicą, tak? Grających faktycznie za granicą i to oni mogą teraz tworzyć faktycznie tę reprezentację, no i też tworzą tę reprezentację. Natomiast ja nie widzę tutaj pomysłu, tak, żeby uzdrowić tą polską piłkę. No jednak to nie jest takie proste. Tutaj rzeczywiście, jeżeli pojawiłaby się taka osoba, która miałaby plan na temat reformy, tak, ekstra Pomysłu, to yy, czapki z głów takiej osobie. Natomiast to nie jest takie proste, tak, to nie jest takie proste to też, że większe pieniądze praktycznie docierają do klubów, tak? Bo za kadencji tutaj prezesa Zbigniewa Bońka kluby mają większe wpływy z tytułu praw telewizyjnych i tak dalej. To też nie oznacza nie zawsze ma przełożenie, że piłkarze zarabiają więcej, tak? Bo czasami te pieniądze idą do kasy klubowej, a wcale nie są rozdzielane tutaj tak na właśnie piłkarzy. Także to zupełnie inaczej wygląda. Natomiast niewątpliwie ta polska piłka będzie osłabiana, tak? Będzie po prostu osłabiana. Młodzi piłkarze, którzy zagrają kilka meczów dobrych, zaraz będą szybko wychwytywani przez agentów piłkarskich, sprzedawani za granicę. Natomiast tutaj do Polski będą trafiać właśnie piłkarze już podstarzali, na emeryturze piłkarskiej, piłkarze po prostu, którzy nie będą mieli takiej umiejętności, talentu, tak? Nawet tutaj ten obowiązek wprowadzenia tego młodzieżowca, tak? On nie zawsze się po prostu realizuje, no bo to też zobaczmy sobie taką sytuację. Jest trener tak? I właśnie ten obowiązek niejako go zmusza do tego, wprowadzić, żeby wprowadzić tego młodzieżowca. Ale taki młodzieżowiec postawi go tutaj jako obrońcę. Ten obrońca popełni jeden czy dwa błędy w meczu. Jeden błąd wystarczy, że popełni, bo jest młodzieżowcem niedoświadczony i drużyna przegra 1 do zera, tak? No i później po prostu całą odpowiedzialność ponosi praktycznie trener. Czyli to też jest tak, że właśnie jeżeli trener wystawi młodzieżowca, to ryzykuje tak. Nastawia praktycznie swój kark. A wiadomo, że później właściciel go rozlicza z efektów. tak? Nikt nie będzie pamiętał, że młodzieżowiec tam. Całe 90 minut rozegrał bardzo dobrze, natomiast w jednym chwili popełnił błąd kardynalny podstawowy, który praktycznie nie powinien się zdarzyć, a ze względu na wiek, że był młodym, po prostu to mu się zdarzyło. No i padł gol, tak? Więc tak sytuacja wygląda. Napiszcie w komentarzu, co na ten temat sądzicie. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Dzięki za słuchanie. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba. Zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij grze w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Pozdrawiam. trzymajcie się.